Cześć. Dzisiaj krótka lekcja, jak to zagrać. Jeden z moich ulubionych riffów mojej ulubionej kapeli, której jestem ultrasem. Wiem, że to trochę tak brzmi, jak w paleozoiku byśmy grzebali, ale zespół Perfect. Mam przyjemność znać ich osobiście. Kilkakrotnie występowałem jako ich support i co najlepsze, kilkakrotnie oni byli supportem zespołów, w których ja wówczas grałem. Oczywiście było tak, że oni byli gwiazdą, a myśmy później musieli grać do rana, do zabawy. No ale fizycznie oni pierwsi wchodzili na scenę i później musieli zejść, żebyśmy mogli zagrać. Czyli Perfect mi kilka razy supportował. Bardzo cenię sobie twórczość tego zespołu. To jest dla mnie kwintesencja rockowego grania. No i dziś na tapetę kawałek pod tytułem Lokomotywa z ogłoszenia. Prosty i nieprosty, składający się zaledwie z dwóch riffów, ale trzeba je poprawnie zagrać i dzisiaj to omówię, a na razie zagram tak, jak to powinno być. Pierwszy riff składa się jakby z dwóch składowych. Zawsze rozbieram zagrywki na części pierwsze, żeby łatwiej mi się było ich nauczyć. I pierwsza zagrywka to jest tak. Kładziemy pierwszy palec. Palce są istotne tutaj. Oczywiście można i innymi, ale będzie to sprawiało ci kłopot, a po co? Czyli pierwszy palec kładziemy na siódmym progu na czterech chudych strunach i tak naprawdę trzeba sprawić, żeby ta ostatnia struna nam się nie odzywała. Ja to robię taką łódką, ten paluszek tak w dziwny sposób układam. Ale ostatecznie, nawet jeżeli ona się nam odezwie, to się nic takiego nie dzieje wielkiego. Bardziej chodzi o to, żeby w dobrym rytmie to zagrać. No i teraz tak. Ten palec mamy na siódmym progu, a palec serdeczny na progu dziewiątym. Czyli to będzie nasza wyjściowa forma. I jak zaczynamy ten riff? Palec serdeczny na siódmym progu, uderzamy i dosuwamy go do dziewiątego. I teraz ten palec tutaj położony, gramy w taki sposób. OK? Zaraz mi się przypomina jeszcze inny utwór Perfectu pod tytułem Bażancie życie. Bardzo podobnie idzie. No ale tutaj to jest zagrywka szeroko stosowana. To w różnych formach, ale weźcie sobie na przykład Sweet Home Alabama. Prawie cały utwór jest w taki sposób zagrany. Czy przynajmniej niektóre z tych riffów. Ale dobrze, czyli teraz gramy tak. Próg siódmy uderzamy, dosuwamy do dziewiątego i teraz gramy tym palcem większą ilość strun. I teraz wracam tym palcem na dziewiąty próg i robię takie stłumione dwa uderzenia i znowu to, czyli... Równie dobrze zamiast tych dwóch ostatnich uderzeń tutaj, to może być w taki sposób, jak zagrasz, też nic się nie dzieje. Bardziej chodzi o to, że cały riff, zagrywka nie zaczyna się na raz w utworze, tylko drugi dźwięk jest na raz. Czyli ten pierwszy dźwięk, on jest zagrany na i. Raz, dwa, trzy, cztery, i. Czyli to jest raz. Przepraszam, ten dźwięk doślizgnięty jest raz, czyli dwa, trzy, te, pa, i to jest raz. Dlatego ja zaczynam od apu, bo zgodnie z ideą, tak, raz i dwa i trzy i cztery i. Jeżeli chcemy zacząć na i, no to musimy ręką do góry i wówczas cały ten riff nam fajnie wychodzi, czyli mamy raz i dwa i trzy i cztery i. OK, to jest pierwsza część. Teraz ten palec z siódmego progu
opuszczamy na piąty. I gramy z pustą struną, taką zagrywkę. Ok? Skleję to z pierwszą częścią. I w tempie. 1, 2, 3, 4. Pamiętaj, ważne jest to, jak ruszamy prawą ręką. Jeżeli jest ten riff do zagrania też i na przykład chyba tylko w dół. Ale robi się nerwowo tutaj. Ja to wolę tak z luźnej ręki zagrać. Odsyłam Cię do mojego filmu pod tytułem Podstawy funku prawa i lewa ręka. Na playliście pod tytułem Naucz się grać. Tam dokładnie omawiam, o co chodzi z tym ruszaniem ręki. Pewne riffy po prostu gra się prościej. No ale to mamy połowę pierwszego riffu, tak? Druga połowa, początek tej drugiej połówki, to jest powtórka tego, co było na początku, czyli... I teraz najłatwiejsza część, czyli ostatnia pierwszego riffu. Wracamy znowu na piąty próg i gramy 4 razy w dół. Przy czym jak ja gram? Można i zagrać znowu tak na luźno, jakbyśmy na pudle grali, czyli że te dźwięki cały czas nam trwają. Ja jednak wolę i cisza. Czyli tu ręką dokładam, żeby sprawić, że te dźwięki są wyraźnie, mają swój koniec. Czyli cały pierwszy riff teraz. 1, 2, 3 i. I teraz 1, 2, 3, 4. I teraz tempo właściwe, mniej więcej właściwe. Tyle, jeżeli chodzi o ten pierwszy riff, który jest zarazem też i oprócz intra jeszcze występuje w refrenie, tak? Będę zbierał kurz, czy kupię sobie ją. Chrust, kurz. Tak jak powiedziałem na początku, utwór składa się z dwóch części, no i teraz ta druga. Chyba jeszcze prostsza, ale znowu tu prawa ręka będzie odgrywała rolę. Czyli jak wygląda ten riff, który nominalnie przypada na zwrotkę i na znaczną część solówki. Składa się z trzech power chordów. Power chord D, czyli jesteśmy na piątym progu na strunie A. Power chord E, siódmy próg na tych samych strunach, czyli na piątej, nasza pryma. I power chord B, zagrany na siódmym progu na grubej strunie, bądź też tutaj. Tak jest gitara zbudowana, to jest to samo. Czyli siódmy próg grubej struny albo drugi próg struny A. Ja osobiście gram tutaj. No i teraz ten riff sobie znowu dzielę na dwie części. To kiedy jest wokal i kiedy nie ma wokalu. Jak jest wokal, to gram pełne power chordy. Przepraszam, jak nie ma wokalu, to gram pełne power chordy. A jak jest wokal, to zamiast power chordów gram oktawy. Zaraz o tym opowiem, jak to jest. Czyli zaczynamy tak. Power chord na piątym progu. Uderzamy go i dosuwamy do siódmego. I uderzamy ten siódmy, czyli... OK? 2, 3, 1. I teraz, jak już mamy na tym siódmym progu power chord E, to 3 razy jeszcze raz go trafiamy. 3 razy... Następne 3 razy po tej pierwszej zagrywce go trafiamy, czyli mamy tak. OK? To jest połowa tego riffu drugiego. Teraz druga połówka. I teraz
Tak jest, czyli dwa razy power chord E jeszcze, power chord D i power chord B. Tu lub tu zagramy. Przy czym, żeby to dobrze umiejscowić, to musimy wiedzieć, które idą do góry, tak? Będziemy wówczas grali z tak zwanej przeze mnie swobodnej ręki. Czyli zobaczcie, w ogóle musimy zacząć up. Bo znowu riff nie zaczyna się na raz, tylko troszkę wcześniej. Raz, dwa, trzy i pa. Tak jest, czyli te dwa ostatnie power chordy D i B, obojętnie gdzie zagrane, gramy na up. Znowu, możemy zagrać wszystko w dół, ale prawa ręka nam się będzie dużo bardziej męczyła. Wolę tak. Czyli po malutku w całości ten riff. Raz, dwa, trzy, cztery. I tyle, dopóki nie zaczyna się wokal. Jak chodzi wokal, jakbyście posłuchali tego utworu, ale zakładam, że część z Was zna go i lubi, to co się wówczas dzieje? Jest jakby mniej tych gitar. Można to osiągnąć na parę sposobów, na przykład skręcając gałkę głośności. Ja, żeby odchudzić trochę te power chordy, stosuję zabieg, który jest szeroko stosowany w muzyce rockowej, jazzowej, w każdej właściwie. Czyli zamiast pełnego power chorda, ten palec serdeczny mój idzie sobie odpocząć. I wówczas gram, na przykład, jeżeli to ma być power chord czy oktawa E, no to gram siódmy próg tutaj, pierwszym palcem i dwie struny dalej, dwa progi dalej, czyli dziewiąty próg struny E, G. To też jest dźwięk E. I teraz, na czym polega cała sztuczka? Znowu mówiłem o tym w filmiku pod tytułem Podstawy funka. Nie jesteśmy w stanie zagrać tylko tych dwóch strun tak z luźnej ręki, nie? Musimy zagrać wszystkie. Ale jeżeli one wszystkie nam będą grały, no to zobaczcie. Jakoś nawet jeszcze to nie brzmi tak strasznie. Ale dużo lepiej jest zadbać, żeby te struny, których nie chcemy, aby brzmiały, wytłumić się. Ja tłumię tym paluszkiem. Pierwszy palec po prostu kładę troszeczkę, czyli w teorii teraz. Przejadę wszystkie struny i zobaczysz, że tylko ta i ta się odezwie. Patrz. Ok? Grubą strunę tłumię albo tym palcem wskazującym, którego leciutko dotykam, czyli jak nie dotykam, to struna gra, jak dotykam, głuchnie mi, albo środkowy paluszek kładę. I teraz gram idealnie ten sam riff, tylko on wyjdzie po prostu cieńszy, tak? W sensie brzmienia. Czyli... Malutki utwór. Oczywiście tam jest świetne solo, ale bazowo, jeżeli chcemy mieć przyjemność z grania gitary rytmicznej, z której ja czerpię chyba najwięcej przyjemności, no to te dwa riffy nam wystarczą. Nie ma nic więcej w tej piosence. Zwróćcie tylko uwagę, będę po raz kolejny podkreślał, żeby się nie męczyć, no to tu prawidłowo musimy prawą rękę zrobić. Dziękuję. Zapraszam do najbliższego odcinka tej serii, bo w każdej soboty oczywiście wrzucam filmiki instruktażowe o technice bądź teorii, ale jeszcze chcę dodatkowo na miarę wolnego czasu wrzucać właśnie zagrywki, jakieś proste, a czasami trudniejsze, z utworów, które ja lubię, które mi zapadły w pamięć. Tą płytę Perfektu, gdzie lokomotywa z ogłoszenia jest, no katowaliśmy z kolegami. To był późny pleistocen na pewno, bo jeszcze nie było internetu ani płyt CD, wyobraźcie sobie. Musieliśmy słuchać wszystkiego na winylu. Teraz to jest rarytas, kiedyś to była konieczność. W każdym razie zajeżdżałem tą płytę, aż te rowki wyglądały, znaczy właściwie płyta wyglądała jak opony slikowe z formuły pierwszej. Tyle na dziś. Zapraszam do komentowania, lajkowania. Napiszcie proszę w komentarzach może,
jaki utwór byście chcieli, żebym rozpracował. Tylko najlepiej, żeby to nie był jakiś utwór z nigdzie niewidzianego przez nikogo longplaya ze strony B, czwarty utwór czy coś, tylko wolałbym, żeby to były jakieś bardziej znane. Na pewno nad Perfectem, Lady Punkiem, Lombardem, czyli tych zespołach, które ja bardzo lubię, z racji tego, że mam wielki sentyment, bo to były zespoły mojej młodości. Na pewno się pochylę nad wieloma zagrywkami. Tyle. Do następnego. Cześć.